Razu pewnego marzec zaprosił Kwietnia w gości. Kwiecień wybrał się w podróż wozem, a tymczasem marzec sypnął śniegiem, dmuchnął mrozem i Kwiecień zmuszony był zawrócić, bo nie sposób było jechać wozem po śniegu. Roku następnego Kwiecień znów przez marca zaproszony postanowił wybrać się w podróż saniami. Ale marzec powiał ciepłem, lody stopniały, rozlały rzeki i Kwiecień znowu musiał pozostać w domu. Któregoś razu Kwiecień napotkał Maja i skarżyć mu się zaczął, że nie udaje mu się do marca w gości dojechać. Maj zaś poradził mu tak. Dojedziesz bez trudu, jeśli tylko zabierzesz ze sobą i wóz, i sanie, i czółno. Kwiecień posłuchał mądrej rady i następnego roku tak właśnie uczynił. Załadował na sanie także wóz i czółno i ruszył do marca. Aż tu nagle marzec słońce wypuścił, ciepłem chuchnął i cały śnieg roztopił. Wówczas Kwiecień niezrażony sanie i czółno wrzucił na wóz i jedzie dalej. No to marzec znowu śniegiem doładował. Ale Kwietnia i to nie zatrzymało, bo znowu wóz i czółno przerzucił na sanie i jechał dalej. Marzec, rozeźlony, że mu się psoty nie udają, tak mocno słoneczkiem dopalił, że cały śnieg się roztopił i rzeki powylewały. Ale Kwiecień i na to miał radę. Czółno zdjął z sań, załadował na nie wóz i sanie i tak do marca dopłynął. Marzec niezadowolony zaczął Kwietnia wypytywać, kto mu podpowiedział taki sposób. A kiedy dowiedział się, że zrobił to Maj, zaczął się ciskać. A niech się ten Majuś przebiegły ma teraz na baczności, już ja mu pokażę. I pokazał, bo to właśnie z tego powodu w maju czasami jeszcze mróz siarczysty ścisnąć potrafi, a nawet i śnieg spaść. Tak to marzec mści się za nieudane psoty.